zaskoczyłem, tym bardziej, że stworzyliśmy sobie naprawdę wiele dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Na pewno tego najbardziej żałujemy. Czuliśmy się mocni w tym meczu. Odczucia własne były takie, że byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem od zespołu z Siedlec, no ale wiadomo, liczy się to, co jest w sieci. Ta bramka nie padła, pracujemy nad skutecznością. Miejmy nadzieję, że kolejne sytuacje, które będziemy sobie stwarzać w kolejnym meczu, już będziemy wykorzystywać. Na pewno darzę sentymentem każdą drużynę, w której byłem. Czy jedną więcej, czy drugą mniej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno darzę wielkim sentymentem Pogoń Siedlec, w którym spędziłem fajny sezon. Ale tak samo w Miedzi, no wiadomo, przewrotna jest piłka, w różnym momencie się można w karierze znaleźć, w różnych momencie swojej kariery, dlatego sentymentem darzę oba te dwa kluby, ale jestem teraz w Igrach Suwałki i skupiam się na robocie tutaj i wykonuję 100% pracy w Igrach Suwałki. No to my w to głęboko wierzymy, tym bardziej, że naprawdę mamy fajną drużynę, fajną ekipę zawodników, które mają sporo umiejętności, dlatego czy niespodziankę? Myślę, że jak najbardziej. Możemy sprawdzić niespodziankę, wiadomo, że mieć, jak to sezon jest faworytem do awansu, do ekstraklasy, ale skupiamy się na sobie, na swojej robocie i myślę, że jest ta czas na to, żeby mieć pokonać. Na pewno zdeterminowane i walczące o 3 punkty, bo dla nas 3 punkty są najważniejsze i będziemy grać z Miedzią Legnica czy z innym klubem, to nie ma dla nas znaczenia. Gryziemy trawę, gramy o 3 punkty i to jest najważniejsze. Skuteczność przyjdzie, to myślę, że wygramy ten mecz.